on the fourfold attacks on Europe. Więc bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zorganizowanie tej wspaniałej konferencji. Podczas mojego wystąpienia chciałbym zwrócić uwagę jakby na ataki na Europę, które pochodzą z czterech stron. The first one has been the economical and financial attack that has put Europe on its knees, especially the southern part of Europe, which has been denominated by the financial circles pigs, Portugal, Italy, Greece and Spain. Więc najpierw chciałbym zwrócić uwagę na atak gospodarczy. Elity gospodarcze patrzą na południowych, na południowców tak zwanych, Europejczyków, jako na dosłownie świnie, jak to określił jeden z ich reprezentantów. Chodzi tutaj mianowicie o Hiszpanię, o Portugalię, o Włochów i o Greków. This attack has been a financial attack that has destroyed the middle class that had been created and strengthened in the last maybe 100 years. Był to zamach przede wszystkim na południową klasę średnią, która w przeciągu ostatnich 100 lat zdobyła znaczącą pozycję w tych narodach. In my country the middle class was very powerful. Very strong from the industrial point of view, from the small business point of view, but we could not count the number of family business in Italy, which created a very strong and very spiritually well-inclined middle class in Italy. Więc we Włoszech mieliśmy do niedawna kwitnącą wręcz klasę średnią, bardzo konserwatywną, można by powiedzieć, przesiąkniętą duchem religijnym, która odgrywała bardzo znaczącą rolę w naszym życiu gospodarczym, szczególnie na niwie włoskiego przemysłu, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. To have destroyed the middle class has meant to have weakened the entire fabric of the country and really to have weakened the entire possibility of resistance of these countries. Więc pacyfikacja klasy średniej można by powiedzieć, że jest wstępem do pacyfikacji ogólnej, ponieważ te życiodajne siły w społeczeństwie, ci produktywni, pracowici ludzie w wielu przypadkach po prostu pozostali z niczym. The second attack on Europe has been on the family. Because the family, whatever war happened, whatever crisis, whatever illness took hold of Europe, if you have one family, you can recreate the strength of a nation and the strength of Europe. Drugi atak w ramach tej inwazji to atak na rodzinę. Rodzinę jako podstawową komórkę społeczną, która w historii Europy, niezależnie od licznych kryzysów, wojen, konfliktów, zawsze przejawiała siłę regeneracyjną, ponieważ wystarczy mieć jedną albo parę silnych rodzin w narodzie po dużym kryzysie i ten naród, to państwo jesteśmy w stanie odbudować. And the family has been attacked on demography. No more, I mean, Italian families were very well known to have many children. Now, between us and Spain, we have the lowest demographic rate in Europe and I think in the world. Mm-hmm. Oczywiście kwestia demograficzna tutaj odgrywa, można by powiedzieć, pierwszorzędną rolę, ponieważ zarówno Hiszpania, jak i Włochy obecnie mają jeden z najniższych wskaźników dzietności, a były to bardzo, można by powiedzieć, pronatalistyczne, prorodzinne społeczeństwa do niedawna. And the second element of the attack, there was no question on my, for my generation, how could be a family if there were few types of families. We knew just one family, and what the liberals and the people who are attacking Europe have introduced is the concept
that there are more kind of families. I drugi element tego ataku na rodzinę to jest kwestia rozpoznawalności czy tożsamości rodziny. Moje pokolenie znało tylko i wyłącznie jeden model rodziny: kobieta, mężczyzna i dzieci. Natomiast dzisiaj młodym przedstawia się różnego rodzaju formy alternatywnej rodziny. And this attack has been very strong all over Europe, and unfortunately they have managed to bring and to push gay marriage in Spain, strong rights for gays in many countries, but they haven't succeeded yet to do this in Italy and in Greece. But the push is very, very strong, and there are laws at the moment in the parliament that are, they are trying to introduce the so-called civil rights for gays. Więc w Hiszpanii zalegalizowano tak zwane małżeństwa homoseksualne. We Włoszech i w Grecji ta agenda jest bardzo mocno promowana, chociaż na razie jeszcze powstrzymujemy ową falę degeneracji. Natomiast są już pomysły, żeby zacząć od tak zwanych cywilnych związków i od tak zwanej ochrony mniejszości, ochrony praw mniejszości seksualnych. Well, after having weakened the middle class, they are weakening the families, so Europe is much weaker. The strength that has generated resistance to this sort of things or to the enemies in general for centuries are leaving us. Więc te siły obronne Europy, reasumując te dwa pierwsze punkty, a mianowicie klasa średnia i silna rodzina, powoli odchodzą do historii. Then we go to the third attack to Europe, and it's based on immigration. I trzeci atak w ramach inwazji polega na masowemu napływowi imigrantów do Europy. Well, the establishment started to change the structure of the law already in the 80s, preparing for something that it wasn't clear what would have taken place, but for something that was coming, and that was the huge policies in favor of immigration. Więc już w latach 80. zaczęto przeprowadzać pewne legislacyjne i strukturalne zmiany, chociaż nikt jeszcze wtedy nie mówił o tej masowej imigracji, ale dało się wyczuć, można by powiedzieć, takie nastawienie, że w przeciągu najbliższych lat coś się stanie i dobrze przygotować pod to pewien grunt prawny. Well, they've already managed to change the fabric of the society in Great Britain in the 60s and the 70s. They have changed the fabric of societies in France in the 50s, 60s and 70s. They have done the same in Germany. They couldn't do the same thing for Italy, Greece and Spain. They started later, but they are working very fast to do the same in these countries. Więc tkanka społeczna w takich krajach jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, owa tkanka uległa głębokim zmianom już z końcem lat 60., następnie dekada lat 70., przyspieszenie i lata 80., 90., kolejne przyspieszenie, zmieniające oblicze i tożsamość tychże społeczeństw. Natomiast ze względu na to, że późno zaczęli zajmować się Włochami i Grecją, ta legislacja u nas jeszcze, na razie przynajmniej, nie obowiązuje. And at the same times, while there were hundreds of thousands of people coming from Africa, we changed the law and we made clandestine immigration, the offense of clandestine immigration, not existing anymore. We basically cancelled from the law this offense. So everyone that was coming in a clandestine way with no documents was not committing anymore a crime. I kilka lat wstecz uchwalono we Włoszech takie prawo, według którego nielegalna imigracja de facto stała się już imigracją legalną. Czyli jeśli ktoś przybywał z północnej Afryki
bez papierów, bez odpowiedniej dokumentacji, po prostu nie odwracano go z powrotem do jego ojczyzny. A while this is happening, while hundreds of thousands of people come in our countries every 3 or 4 months, we change, Italy changes or try to change, we are fighting very strongly against it, the law of citizenship. That whereas before the law of citizenship was based on blood, basically if your father and your mother are Italian, you are Italian. If your parents are not Italians, you are not Italians. These very clever, intelligent politicians have decided to make not anymore the jus sanguinis, basically the law based on blood, but the jus soli, the law based on where you were born. Zmieniono też prawo dotyczące nabywania obywatelstwa. Klasyczne prawo włoskie polegało na tym, że jeśli ojciec czy matka byli Włochami, no to prawo krwi, jus sanguinis, automatycznie niejako przekazywało obywatelstwo włoskie na potomstwo. Natomiast obecnie mamy do czynienia z tak zwanym jus soli, czyli prawo urodzenia, czy miejsce urodzenia determinuje obywatelstwo. In Greece, in order to accept the sort of salvation, the financial salvation packages, the Greek government has to accept a law that will enable 2 million immigrants to become immediately Greeks. W swojej hojności Unia Europejska postawiła Grecji taki oto warunek, że jeśli chcą otrzymywać kolejne porcje euro, muszą zgodzić się na naturalizację ponad 2 milionów imigrantów na swoim terytorium. So we have middle class disappearing. We have the family under attack. We have now our national identity strongly under attack. And now it comes the fourth attack, which is the terrorist Islamic attack to the heart of Europe. Więc mamy już osłabioną klasę średnią, mamy osłabioną, niszczoną rodzinę i mamy radykalne próby, dynamiczne próby zmiany tożsamości naszych narodów poprzez masową imigrację. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na czwarty atak w ramach tej inwazji, a mianowicie na islamski terroryzm na terytorium Europy. And it seems that there is a mind, an intelligence behind all this, because you weaken your enemy. You enter like a Trojan horse within the walls of the city of your enemy, and then you kill him with a terrorist attack to the heart of the continent. Jest to metoda pewnego konia trojańskiego, że najpierw znajdujesz się dzięki hojności gospodarzy na terytorium, na jego terytorium, aby następnie owego gospodarza po prostu zabić. Well, if I finish my conference here, everyone would think that Europe, Christian Europe is finished. I want to say you exactly the opposite. They haven't managed to succeed. They are very close, but now the resistance is starting. Więc gdybym teraz zakończył swoje przemówienie, prelekcję, to można by odnieść takie wrażenie, że no już de facto chrześcijańska Europa jest definitywnie stracona. Otóż ja chciałbym powiedzieć, że nie, i opór staje się coraz bardziej wyraźny. In Italy we are not allowing these pro-gay laws to go through. In Slovenia and in Finland there is going to be in the next few weeks a referendum against the laws in favor of gays that have been passed by their parliaments. We Włoszech walczymy dalej przeciwko jakiejkolwiek legislacji, która miałaby na celu uznanie prawne dla związków homoseksualnych. Na Słowenii i w Finlandii mają się wkrótce odbyć referenda, gdzie obywatele mają się wypowiedzieć przeciwko uchwalonym przez ich parlamenty zresztą prawom legalizującym tak zwane małżeństwo homoseksualne. The mobilization we managed to have in Italy, for example, especially in the north, against the false refugees in the last few months
has counted something like 50 demonstrations, one every town, one every two or three days in the last 2 months. W północnej Italii odbywały się w ciągu ostatnich miesięcy ponad 50 demonstracji się odbyło w poszczególnych miastach i miasteczkach. Te demonstracje były właśnie skierowane przeciwko polityce państwa, która przyjmuje bezapelacyjnie imigrantów na terytorium Włoch. And obviously what has happened to Paris and what is happening all around Europe at the moment has concretely put in the mind of the people the fact that that infiltration, that soft infiltration that was taking place for many years can transform itself in hardline terrorism. Więc szczególnie po zamachach w Paryżu wielu Europejczyków zaczęło dostrzegać po raz pierwszy ową cichą infiltrację Europy, która dokonuje się już od wielu, wielu lat. We have to also realize that there are countries that are not accepting this. Well, I perfectly know that, for example, Poland, Slovakia, Czech Republic and Hungary have refused to accept the policies from Brussels, and they are organizing the police in order to stop and prevent the flood of false refugees. Wiemy, że chociażby Słowacja, Polska, Węgry, szczególnie Węgry, w jakiejś mierze postawiły się jednak Unii Europejskiej i są plany koordynowania działań policyjnych, tak aby nie przepuszczać tych, co warto podkreślić, fałszywych imigrantów, tylko de facto uciekinierów, na teren ich państw. I am a very close friend of the mayor of a small town in Hungary, Aszotalom, and this mayor is called Laszlo Toroszkai. I visited him 5 months ago. Jestem bliskim przyjacielem mera Laszlo Toroszkaja z Węgier, który dzierży władzę w mieście, what's the city? Aszotalom. W mieście Aszotalom na Węgrzech. And when I visited him, he was telling me all before the troubles took place that there were 300-400 people coming every night from the Serbian border to the Hungarian border, and he couldn't stop them because there was no anymore immigration law, and he didn't want to pass them to Europe. Mm-hmm. Więc rozmawiając właśnie z owym burmistrzem, dowiedziałem się, że jeszcze na długo przed wybuchem tego głównego kryzysu związanego z uchodźcami z Bliskiego Wschodu, od 300 do 400 uchodźców, tak zwał imigrantów, przekraczało granicę serbsko-węgierską, ponieważ nie było żadnych regulacji w ramach polityki unijnej, która miałaby to kontrolować. A on z kolei nie chciał wysyłać tych ludzi na dalszą podróż do zachodniej Europy. So, what the guy thought is, the only two things I can do is to convince the government to restore the offense, the crime of clandestine immigration and to build a wall. Więc powiedziałem, że, tak powiedział mi pan burmistrz, że jedyne co mogę zrobić to zwrócić się do rządu, aby ponownie zdelegalizował nielegalne przekraczanie granicy, jak również wybudował po prostu mur na granicy. So, Laszlo Toroszkai has been, in a way, the man sent by Providence, because he stopped from that small town with these two very clear ideas that became laws and were enacted in few months, became actually the savior of Europe. Więc można by powiedzieć, że Laszlo Toroszkai jest pewnym mężem opatrznościowym w tym małym, malowniczym miasteczku. On z wyprzedzeniem nie tylko powstrzymywał ten dalszy napływ, ale w sposób opatrznościowy przewidział, jakie regulacje powinny natychmiast być prowadzone, aby ten napływ do zachodniej Europy powstrzymać. A point on the refugees. Jeszcze gdy idzie o uchodźców. I have been to Damasco and I've been speaking to the
hierarchies in the churches, and they all said, we want our people not to leave the country, to stay near here, because there is a war to fight, and because we don't want them to leave, it would be a defeat. We won't want them to leave our land. Byłem z wizytą w Damaszku, rozmawiałem z tamtejszym klerem, zarówno katolickim, jak i prawosławnym. I wszyscy mówili mi jak jeden mąż, że my nie chcemy, żeby nasi wierni opuszczali swoją ojczyznę, żeby wyjeżdżali do Europy. My chcemy, żeby pozostali tam, gdzie ich Pan Bóg postawił. I realized that just a portion were refugees, but the great majority of people were coming from the east of Turkey, from Bangladesh, from Pakistan, from countries that didn't have anything to do with Syria and the terrible war going on in Syria. Tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się tym grupom uchodźców, które docierają do Europy, okazuje się, że w większości to nie są Syryjczycy, to są jacyś ludzie z Bangladeszu, z Afganistanu, z Pakistanu, czyli ludzie z Turcji nawet wschodniej, ludzie, którzy tak naprawdę nie mają nic wspólnego z obecnym kryzysem syryjskim. And I also realized that there was someone, the Turkish Secret Service, printing fake Syrian passport. Udowodniono mi również i sam również jakby przeprowadziłem tutaj małe śledztwo, dowiedziałem się o tym, że Turcy specjalnie drukują fałszywe syryjskie paszporty, tureckie służby specjalne. So, when you saw that huge amount of people coming from Turkey, people had imagined, look, these are the poor Syrians fleeing the war. It wasn't the case. It was the Turkish Secret Service together with some American powerful circles that they were organizing this to kill Europe. Jestem przekonany i mówię to z całą odpowiedzialnością, że te fale imigrantów czy uchodźców, które docierały do Europy, to nie były fale osób, które tak jak nam to przedstawiano w mediach, ludzi biednych uciekających przed wojną, lecz były to zorganizowane grupy migrantów, które otrzymały fałszywe paszporty od Turków i Turcy w tym dziele sprowadzania tych imigrantów do Europy współpracują z bardzo wpływowymi kręgami amerykańskimi, tak aby zniszczyć stary kontynent. Unfortunately, I couldn't listen to the speech that the Syrian gentleman had before, but it's for me not the first time that I say that the war that is has been that is taking place in Syria is a very important war for Europe. Nie byłem niestety na przemówieniu doktora Hmaidiego, natomiast chciałbym powiedzieć, że obecnie tocząca się wojna na terenie Syrii jest bardzo istotna z punktu widzenia Europy. When I went to see the military hospitals where there were kids 16 or 17 years old without a leg or without a hand, I had the impression that they were telling me, look, we are fighting your war, or what is also your war. Gdy miałem okazję odwiedzić szpitale z rannymi żołnierzami syryjskimi, niektórzy mieli po 16-17 lat, i widziałem tych rannych żołnierzy, miałem takie przeczucie, iż chcą mi powiedzieć, patrzcie Europejczycy, my jesteśmy frontem w waszej wojnie. My toczymy wojnę również w waszym imieniu. So, Christian Europe has to take a position. And the only position that can take in this war is to support the government to resist this terrible weapon that is going, if it wins, to destroy Syria, to destroy Lebanon, and then come to destroy Europe. Więc chrześcijańska Europa powinna jednoznacznie opowiedzieć się po stronie legalnego państwa syryjskiego, po stronie legalnego rządu syryjskiego, aby powstrzymać tą zarazę, jaką jest deszcz, przed przejęciem Syrii, przed przejęciem Libanu i również przed inwazją na Europę. Not forgetting that one of the main targets in the Middle East of Americans
fundamentalist Muslims and Israel is the destruction of the Christian communities in Holy Land and Middle East. Należy bardzo mocno podkreślić to, że grupą szczególnie wystawioną na niszczenia swoich miejsc kultu, na prześladowanie ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony Izraela, jak również ze strony salafijskich islamistów, są właśnie bliskowschodni chrześcijanie. So, if the, if the scenario in Syria is extremely important for what concerns ISIS, obviously Daesh, and immigration, the scenario for the struggle against the attempt to destroy family is here, Poland and Central Europe. Więc jeśli frontem, dzisiejszym frontem walki z islamizmem, z salafickim islamizmem, z ISIS, jeśli tym frontem dzisiaj jest Syria, to frontem obrony rodziny dzisiaj jest Polska. Polish people at the moment have said something very clear. They don't accept the liberal model, the anti-Christian liberal model that's been pushed on our throat for 20, 30, 40 years, that very clear circles who are fighting to introduce the destruction of the family and the alternative of gay families and all that it destroys the idea of Christian family. Polacy w ostatnim czasie dali bardzo wyraźny sygnał, że są przeciwnikami liberalnej agendy zmian w społeczeństwie, zmiany tożsamości rodziny. I ten sygnał jest widziany i odczytywany przez świat i przez Europę. The fact that you have been surviving the sort of cruel attack to Poland that has meant Marxist ideology and Soviet power has made you stronger and has made you aware of totalitarian powers. Wasz opór przeciwko sowieckiemu totalitaryzmowi, przeciwko marksizmowi sprawił, że jesteście szczególnie odporni na różnego rodzaju totalitarne rozwiązania, skądkolwiek by pochodziły. So I asked the Polish, people and the, the Polish member of parliament or the Polish politicians to really make of Poland the guide for this anti-liberal struggle that we have to win in Europe. Więc zawsze mówię polskim europarlamentarzystom, polskim politykom, moim znajomym z Polski, że Polska musi być przewodnikiem w tej antyliberalnej krucjacie. Also the guide to our return, or the leaders to our return Christian values in Europe, because as in as it happened in the past, at the last minute, the Battle of Vienna, an Italian, San Marco d'Aviano, prayed in the night and they thought, well, what can I do to save Europe? And he called Sobieski. Sobieski came and Europe and Christendom won. Można by powiedzieć, że Polska zawsze wyróżniała się tym, że zapięć dwunasta ratowała Europę i cywilizację chrześcijańską. I niejaki Włoch Marco Damiano właśnie przyczynił się między innymi do tego, że pod Wiedniem została zniszczona armia turecka, która miała wyraźne zamiary, przez Jana III Sobieskiego. So, I am the Italian. I'm calling the Polish people, I'm calling Sobieski to come and help to fight in favor of Christian Europe. Więc jako Włoch wzywam was Polaków, wzywam Jana III Sobieskiego, abyście przyszli i abyście odbili Europę. Thank you. Dziękuję bardzo serdecznie.